Piątek przy gołąbkach na działce. Otwarte. Godzina jest 15:30. Od razu po pracy przyjechałem. Tak w tygodniu nie przyjeżdżam. Trochę gołąbków jajka zniosło. Listwin tutaj takie nakręciłem, z paneli sobie pociąłem. Jest tu wesoło. Nie ganiałem tego, nawet nie wiem jak to lata. Dłuższy czas. O, tam dwa jajeczka. Jest trochę. Zaraz zobaczymy. Czy to w ogóle poleci. Wszystkie. Chociaż szczęść, żeby. O, tak to ja ich nie zgonię. Nie masz szmaty żadnej? Aha, dobra, Adam. Albo zejdę. Dobra, przejdę tam. Wezmę. Dobra, ja je wygonię. Gdzie kodrabiny? Jestem, jest tu szmatka. O, była. Parę sztuk tylko. Nie będą latać. Zgoniłem trochę szmatą, ale lipa z tego wszystkiego. Zjeżdżają. Tam kilka sztuk poszło tylko wyżej. Chodzi. Co tam chodzi z 30? Jeszcze na jajkach myśli, to co to jest? Co sens to ganiać? O, one są tutaj gdzieś. Widać parę sztuk. Ale mam sztowe. Na razie mam dwie pary i jednego samca wolnego. Jedną parę do sparzenia, tam poszło dwa. Zaraz pokażę pocztowe, niech to się robią. Jeszcze jest trzy pary pocztowe. Jedną samicę. Co? No nie chcą chodzić, no co? No jaj. Nie chodzą, zobacz ty. Ara będzie gonił z tamtej budy. Co? Gdzie? Ole poszedł, no. Idzie coś bardzo wysoko. Dwa idą, widzisz? Nie wiem, może miedziane. A, zapewne Budapeszty. Ale to z tych starych. Tu się trzymają. Jest, się obniżają trochę. Idę wam pokazać pocztowe. Tu jeszcze kilka domków zostało do przekręcenia pod zoo. Na razie tak mają zrobione, bo nie mam czasu. Ale będę miał tylko chwilę czasu. To ciemny chyba, co? Jeden ciemny, a ten u góry to będzie Budapeszt, ale to z tych starych. To z tych starych, to nie z tych świeżych. Budapeszt, albo to obce latało. Albo to obce może. Przemek mówi, że tu obce był jakiś. Mnie to tak nie ma w tygodniu, to ja nie wiem co tu się dzieje. O, tu jest Budapeszt miedziany. Idę pokazać pocztowe. Na razie mam tylko dwie parki, tak jak mówiłem, mam 5 sztuk. Ale wszystko na spokojnie, bez wariacji. Otwieram. Muszę tu też drzwi zrobić. O, trochę jest roboty, ale
masy. Ta samiczka coś ma czarnego na dziobie, ale tu nic. I tu mam takie. Jeszcze dwa. Jeden. Tu i wentylację porobię, wybiałkowane tu mają. Posprzątane, jutro im siana przyniosę. Tak to właśnie wygląda. O, jaki bysior. Jedna para parzysta jest na pewno. To jest samior na niebieskiej będzie. To będzie do tamtej samiczki. I tu też może być samczyk, ale wolny. Nie śledzą. Pięć par i starczy. Dobra. Poszedł tam zgonić. Zaraz wam też nagram, jak tam chodzą. Bo... Siadło to? A, no. To samiec był miedziany nasz. A kury u sąsiada rządzą. No i idź tam zgoń, pokaż jak to chodzi. Poszedł zgonić. No. Zaraz tu przylecą zapewne. A ten chyba z 9 sztuk tylko przylatuje. Tam jeszcze jajek nie ma. Chyba z dwoma czy trzy. Może podejdę tam do niego, nagram. Podejdę do niego, tam nagram kawałek. Jestem teraz tutaj. Poszedł wyganiać. Zobaczymy, jak to chodzi. Ale selekcję to będzie robił na jesień. Z tymi budapesztami. Ale chyba będzie je lotował. Te, co mu niepotrzebne. Coś tam mówił, ale nie wiem. Poczekam chwilę, wygoni. Wygania. Cały dzień na. Jajka mają, nie? Zostaw! To co ma latać, to niech lata. Ale tam, co to przyszło? Pocztowe czy co to jest? Co to zaraz się odda. Aha! Aha! Cztery sztuki jakieś, mówię, co to jest. Tak, no. Nie zamykałem. Na razie przegonię. Zresztą połowa siedzisz, wszystkie się odbywa. Na razie przegonię. Nie przegania, bo tam dobrze powiedziane, tam sobie to tutaj wygania. Tu jest za. Zrobi się, nie wstaleje. Będę pójdę do kasatki, to tam przegadam. No ale to na jesień, nie teraz. Po młodych dopiero. Dobra, pozdrawiam na tą chwilę. Co się będzie działo, to się dobra. Jestem po krótkiej pauzie. Gołąbki praktycznie weszły wszystkie do budy. Dwie sztuki zostały na budzie. Trochę tutaj jeszcze nagram. Tak to wygląda. Jeszcze muszę listę w fary dociąć. O, zabrakło. Misek w tym roku nie daje. Nie chce mi się tego czyścić. Romuny mają mega tiplery. Też mają, tak? Mają. Jest sporo. Mam tylko dwa tiplery. Dwa straciłem po odejściu. Tak jak mówiłem na poprzednich filmach. Mam parę weszwanów tutaj tylko. Nie są idealne, ale niech siedzą.
nie siedzą. Tam kolejna para Rumunów. I tu jest też. Tu jakiś, a tu jest para Budapesztów. Takich. Tutaj siedzi też taka Budapesztka. Na jajeczkach. Nie, z tego. Idę tam jeszcze do pocztowych zobaczyć, zamknę. Tam muszę im porobić trochę. Okno tam, takie duperelki. Nie wiem, że coś się tu będzie dowijać. Jest. No. No chodź. Może i wejdzie. Chodź. Gdzie lecisz? Chodź. Te dwa jasne siedzą. Dobra, przygonię mu te jasne. Niech tylko te wejdą. Idę w pocztowym, zrobię zdjęcia. Może coś dochowam się tych pocztowych. Białe. Oglądałem tam filmiki, to widzę. Ganiają te pocztowe. A ja będę chciał te młode ganiać normalnie z murzynami pocztowe. Dobra. Do kolejnych filmów. Może w niedzielę coś się uda nagrać jeszcze. Zobaczymy, bo jutro na pewno gania jeszcze. Jutro to na pewno nie nagram. Ale będą filmy na pewno. Dzięki tam za subskrypcję. Widziałem, że znowu tam przybywa tych subskrypcji. Najważniejsze, żeby miało sucho tutaj. Tu kawałek kwapy jest położona, a dalej się zrobi. Ona taka brudna ta samiczka. Co się trzęsiesz? Co się trzęsiesz? To ma jakąś obrączkę, nie wiem z którego roku. O, będę zdjęcie sobie to zrobić, to sobie zrobię. Przybliżę. Ona ma takie coś czarnego na dziówku. Dobrze. Ale najważniejsze, że fara. Też jakiś samior. Tu będzie samica i to chyba sobie jest samiec. O i wyszwanka, wyszwanki nie odrobią. Jeszcze mokro dwa na mają. Dobra, nie siedzą. Żarty mają.